Kolejni goście w naszym szlagerowym studium, Ela i Stefan Witkowski. Witam. Witam cię serdecznie, witam wszystkich. Witamy bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że wiele razy widzę Ela, to zawsze on ta nudelku jakaś tutaj, tak, ja zawsze tak patrzę, z przodu, ze zadu, tutaj, tutaj to jest. Wszyscy tak kojarzą mnie, i ty też. Ale najlepsze w tym wszystkim jest chyba to, że Stefan tak nie do końca, no, Stefan, kojarzysz Ela z nudelku? Z nudelku, oczywiście, że ja. Słuchajcie, ja wszyscy to wszyscy. Musi być porządek. 26 maja tradycyjnie już szlagierowy koncert z okazji Dnia Matki w Chorzowie. Tam zagrocie po raz kolejny, bo to chyba taka już też wasza tradycja. Pojawią się też nowe wasze śpiewki z najnowszej waszej płyty. Mhm. Będzie taka śpiewka z Śląski Szlagier. Tak. Ale będzie też taka śpiewka, także słyszą, że to taki hiciorek i to Stefan chyba będzie śpiewał, nie? Że tam pojadę ja do tej... Co ma pierścień złoty. No właśnie, do Kerry. Ja nie wiem, bo tam w tym tekście jest, że masz na korale na szyi, a Ela ma korale, ale na ręce, wiesz? Ja. Ale mam. Ale Ela, obraziłabyś się, jak on by na przykład pojechał się do innej? No raczej. Nudelkula by poszła w ruch. No ja sobie to tak zwizualizował, nie? Stefan na takim opliku i pojadę. I zatrzymaj się na tym. Ela, papa. My pomimo niego domy papa, duet Karą razem z nami w naszym szlagierowym studiu. Wielkie święto, Dzień Matki, zbliża się wielkimi krokami. Ela, Dzień Matki, mama w ogóle, to jest taki temat rzeka. Powiedz mi, czy teraz, w dzisiejszych czasach, według ciebie, troszkę łatwiej jest wychować te dzieci? Wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy w tych czasach jest łatwiej, czy trudniej. My na pewno się starali wychować naszych chłopaków na dobrych. Bo wy macie dwójka, nie? Tak, dwóch chłopaków, więc to też nie jest takie łatwe. 1000 złotych macie w domu. No, oj nie. Już nie, i w ogóle no nie załapałam się. Ale to nie krótciło was teraz tak na przykład? Nie. Nie? Bo to wtedy byś mogła Ela sprawdzić, czy jest łatwiej wychować, czy nie jest łatwiej wychować. No, bez tych 500+ może było trudniej. Ale no, fajnie, że udało nam się wychować ich na uczciwych i fajnych chłopaków. Dziś już nie mieszkają z nami. O właśnie, to chciałem się spytać, czy czekacie na ten moment, kiedy to wyfruną w szeroki świat? No w tym roku poszedł drugi sobie. Ojej. Trudno. I jak mama się czuła wtedy? No ciężko. Płakałaś? To przeżyć. Płakałam. Mama, ja byłem zdołowany totalnie prawie przez miesiąc. Ja nie wiedział, co się dzieje. No tak to jest niestety. To był ten czas, kiedy jakżeście próbowali się właśnie do duetu Karol dodzwonić, to oni troszkę opłakiwali. To ale jest. Powiem coś, bo zaczął żeś mówić o tradycjach i o mamie. Mhm. Powiem może o mojej mamie, może to nie jest tradycja, ale mama zawsze powiedziała coś takiego do nas, do dzieci, do moją siostrę generalnie tylko, i ona go do dzieci, kochajcie się zawsze, nie, bez względu na to, jaka jest sytuacja, czy się są pokłóceni, czy nie, kochajcie się, jeszcze raz kochajcie się, bo powiedziała to po tym fakcie, jak my dostali obydwa szmary za placki, bo my się wadzili, siostra mi sypała cukier, a ja nie chciał na plackach cukier, pomarysiła mi talerz i my za to dostali szmary. No. A w ogóle te słowa są ujęte właśnie w piosence dla mamy, Stefan napisał taki utwór i te słowa, które właśnie przekazała mama, są w tej piosence. To niech to będą bardzo ważne słowa, żebyście się mogli kochać, miłować i radować, a o te tradycje jeszcze ich zapytam. Przed chwilą Stefan zdradził ta tradycja, taką wyniesioną z domu, o tej miłości. Ela, a czy ty jako matka jakieś takie tradycje, żeś zaszczepiła w swoich dzieciach, które to właśnie tak z pokolenia na pokolenie u państwa Witkowskich jest przekazywano taką tradycję? Sporo takich tradycji. Na pewno te tradycje są związane przede wszystkim z świętami i Bożego Narodzenia, i Wielkanocnych. Wpajaliśmy dzieciom, że takie święta powinno się spędzać rodzinnie. Piekliśmy zawsze przed świętami pierniczki i to wszyscy wspólnie, żeby takie każdy... Takie lukrowanie było wspólne. Każdy miał swój udział. Najgorzej jest ze śpiewaniem kolęd. No i kolędy właśnie. Nie chcą śpiewać. Nie, po piątej kolędzie już jest lepiej, nie? Już zaczynają się rozgrzewać i śpiewają z nami, ale nie odpuszczamy. Zawsze z nimi śpiewamy. Najpierw my oczywiście, a później już dzieci się włączają.
ale na pewno też takie spędzanie świąt z dziadkami i babciami, żeby ich... Czyli cała familia się zjeżdża, wszyscy siedzą i to jest taki rodzinny czas. Ale też myślimy i nie zapominamy o tych, którzy odeszli, więc też ten czas na to, żeby iść na cmentarz, zaświecić, zawsze przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą to jest. Bo wyście też troszkę mi zdradzili, tak przed tym, zanim my się trafili w studiu, o tym szkrobaniu jajek, bo to mnie zaciekawiło. Ja szkrobanie, pamiętam, kiedyś rysikiem nie musiałam robić. Żyletka nawet się ale teraz to już wiadomo, że wszystko ale to, co, ale do to, przodu. Ale to robicie takie wzorki jakieś? No wzorki, jajko dajesz do cebulki. No. Cebulki brunotne się takie robią. Tak. No. Albo buraki, to są czerwone. Wzory. Albo w burakach, no ale też kiedyś buraczka robię. Ale to może jakiś taki już jest, co roku jest ten sam wzorek, czy taką wyna twórczą wszyscy macie w domu? Wyna. Każdy tam po swojemu. Nie zawsze wszystko wszystkim wychodzi. A to jest tak potem szkoda. Najczęściej nie wychodzi. Ale jest wesoło przy tym i to jest najważniejsze. Nie? Że... Bo, i to wszystko zaś się sprowadza do tego punktu wyjścia, do tego wspólnego spędzania czasu jako jedna rodzina. Tak. I o to właśnie chodzi. Już nie chodzi o jak to jajko wyjdzie, czy będzie ten wzór fajny, równy, czy nie. Ale chodzi o to, żebyśmy byli razem. I właśnie robili to, co jest tradycją wspólnie. Razem ze mną w naszym studiu duet Karo. Sceniczny duet, duet w życiu, duet z nudelkulą w tle. Tak. I właśnie z tym duetem traficie się 26 maja w Chorzowie na koncercie z okazji Dnia Matki. No my się nie możemy doczekać. Zapraszamy.